Hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Handy. Dawno nie było, ale w końcu jest kolejny odcinek z Battle Royale News i od razu są to newsy z aktualizacji 3.5, która wprowadza właśnie takie oto powtórki, które widzicie. To jest coś fenomenalnego, jestem tym zachwycony i w ogóle dajcie znać, czy chcecie, żeby te filmiki, które robię pod Battle Royale newsy, były właśnie z takich różnych dziwnych ujęć. Teraz widzicie z drona takie ujęcie, zaraz z przybliżenia, no po prostu to jest coś fenomenalnego. Strasznie mi się coś takiego podoba i to jest na pewno jedna z większych zmian, która dziś się pojawiła. A co jeszcze się pojawiło? O 75% zmniejszono maksymalną prędkość skrętu rakiety, którą kierujecie, ale za to o 15% zwiększono jej ogólną prędkość. Do tego przełączanie się na wiele broni wymaga trochę więcej czasu i ma na celu zmniejszenie efektywności strategii opierających się na szybkim przełączaniu się między brońmi. Oczywiście poprawiono również błędy i dodano, uwaga, fort kieszonkowy o epickiej klasy rzadkości, który pojawia się pojedynczo, ten, który właśnie w tym momencie widzicie. Wystarczy, że dotknie podłoża ten ładunek i buduje fort wysoki na 3 kondygnacje. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość podstawy, no to 1 na 1 jest to kwadrat wyposażony w drzwi wejściowe i w środku są opony, które pozwalają szybko przemieścić się na samą górę tego fortu. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii, jak to może zmienić obraz gry i co sądzicie o powtórkach. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić chociażby konkursu, który był na samym początku. I a propos konkursów i turniejów, turniej jest organizowany przez Fortnite Polska. Polecam zajrzeć na ich strony, zostawiam was z ostatnią akcją, tą co widzicie cały czas, ale tym razem z drona. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć, cześć.